Dzień dobry, YouTube. Dom na dylatacji stoi. Szykuje się do szpachlowania. Wykończeniem podłogi będzie okładzina drewniana. Wykończeniem posadzki będzie okładzina drewniana. Grubość tej okładziny będzie wynosiła mniej więcej 14-15 mm. Mogą być też płytki, to będzie tam powiedzmy 11-12 mm. Niemniej w czym rzecz. Mam taśmę dylatacyjną, piankową, obojętnie jaka by to nie była, jest taśma dylatacyjna i jest jej nadmiar. Ona jest zawsze wykonywana nadmiarowo, bo nigdy nie wiadomo, jakie tam jeszcze wykończenia będą i tym podobne historie. I teraz tak, obcinam to, co mi przeszkadza w wykonaniu szpachlowania. Będę szpachlował ścianę. Szpachlowanie będę zaczynał troszeczkę poniżej wysokości, na której będzie kończyła się listwa przypodłogowa, czyli ten tak zwany cokół. A to zostawiam, ponieważ dylatację, taki nadmiar 15 mm, 2 cm pozostawiam, ponieważ moim obowiązkiem jest zachowanie przeniesienia dylatacji. Nie wycinam tego do zera, bo mi to przeszkadza. Przeszkadza mi ta taśma. W zasadzie jakbym ją obciął na 5 cm, bym ich zostawił, to też by to w niczym nie przeszkadzało. Gdybym nie, powiedzmy, nie wiedział, w ogóle bym nie ruszał, dopóki nie miałbym danych z projektu, co to z tą posadzką będzie, na co na tej posadzce będzie robione, no to w zasadzie nie dotykam się do tej taśmy, w ogóle tego nie ruszam. To mi nie przeszkadza, to nie jest mój zakres, nie ruszam. Wiem, że zakresem będzie szpachlowanie, wiem, że jakie będzie wykończenie posadzki, więc mogę usunąć ten nadmiar, który mi będzie przeszkadzał przy szpachlowaniu. Ale powtórzę jeszcze raz, muszę zachować dylatację, ponieważ dylatacje są przenoszone. To jest już etap dla osób, które będą zajmowały się posadzkami, czy to będzie glazurnik, parkieciarz, co tam by nie było. Muszę mu zapewnić możliwość prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli muszę mu zostawić dylatację. Co on z tym zrobi? Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Czy on sobie to obetnie na początku, od razu zacznie od obcięcia, bo po co? Nie potrzeba. To już jest jego sprawa. To nie jest mój biznes. Nikomu nie będę życia układał, natomiast muszę to po prostu pozostawić. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o obcinanie taśm dylatacyjnych, sztrajków, czy tam to się różnie nazywa. Okej, dobra. To by było tyle. To będzie do powiedzenia. Tutaj takie jeszcze spinki, szybki. Różne inne rzeczy. Mogłem wziąć troszeczkę krótszą poziomkę, czy tam jakąś płytę gipsową, czy kawałek płyty OSB, cokolwiek, ale to jest taka, powiedzmy, liczebna, mocna poziomica. Nie ma problemu. Potem będę mógł się zająć odpyleniem, odkurzeniem i całą resztą prac przygotowawczych do szpachlowania. Ok, co do następnego?